Mam poczucie kontroli, dlatego że sam jestem kontrolowany przez grupę i dzięki temu jest mi jakoś raźniej. W pewnym sensie można powiedzieć, że społeczność kibiców jest takim typowym przykładem, w którym elementy masochizmu społecznego są widoczne. Czyli jesteśmy razem dla drużyny, czyli bycie razem dla drużyny i jest też element sadyzmu, czyli bicie razem dla drużyny kogoś innego. Prawda? Czyli czuję się członkiem grupy i dzięki temu czuję się lepiej, bo śpiewam wspólnie, skanduję, mam te same barwy, moja indywidualność się zatraca, a z drugiej strony pojawia się ten element sadyzmu, który polega na tym, że mam potrzebę agresji wobec tych, którzy są inni. Zwłaszcza wobec tych, którzy są różni ode mnie. Ta agresja, co jest ciekawe, rodzi się ze strachu. Nie z poczucia siły, tylko ze strachu. I teraz możemy zastanowić się, do czego to prowadzi. Prowadzi to do tego, że narracja, która ma zarządzić problemami z psychologicznymi i socjologicznymi, z których rodzi się autorytaryzm, opiera się na tym, żeby zniszczyć różnorodność. Bo ta różnorodność jest powodem niepokoju. Czyli jeżeli chodzi o różnorodność myśli, to narracja autorytarna zarządza tym w taki sposób, że mówi, nie, nie będzie różnorodności myśli. Będzie dogmatyzm, będzie jedna myśl, będzie totalność jak gdyby zarządzenia naszymi myślami. Cenzura. Dlaczego? Nie dlatego, że my się nie chcemy, może tak, nie dlatego, że my musimy was zaatakować w tym zakresie, ale że to nam daje spokój. Bo jeżeli jest jednomyślność, jeżeli nie ma różnorodności, to nie ma zagrożenia dla naszej tożsamości. Dlaczego uniwersytet w takiej sytuacji jest zagrożeniem? Na przykład Uniwersytet Środkowoeuropejski, który przez system autorytarny zostaje wyrzucony z Węgier, dlatego że głosi myśl, która powoduje różnorodność, konieczność różnorodności. Głosi myśl dotyczącą na przykład różnorodności płciowej, świadomości płciowej i to jest niepokojące. Głosi myśl dotyczącą różnorodności narodowościowej i to jest niepokojące. Chcemy być jednolici, dlatego że różnorodność jest dla nas, jest dla nas zagrożeniem. Czyli kiedy widzę coś innego, to zagraża mojej tożsamości, chcę to zlikwidować, żeby świat był jednolity. Chcę powrócić do tego stanu, który był wcześniej, kiedy czułem się bezpieczny, kiedy czułem, że mam poczucie kontroli. A kiedy świat jest zbyt różnorodny, no to wtedy nie mam nad nim tej kontroli. Z tego wynika obawa przed różnorodnością, która cechuje każdy autorytaryzm. Przez różnorodnością kulturową, religijną, światopoglądową, seksualną także. I konieczność zredukowania tej różnorodności, bo to daje spokój. Jak widzę tylko białych, to nie ma zagrożenia dla mojej tożsamości jako białego człowieka. Jak widzę tylko heteroseksualnych, to nie ma zagrożenia dla mojej tożsamości. Natomiast jak widzę kogoś innego, to muszę sobie odpowiedzieć na pytanie, kim jestem. I autorytaryzm redukuje tę obawę, która gdzieś tam zawsze istnieje. Dlatego, że moja tożsamość przez inność jest zagrożona.